izraelskie autonomiczne roboty bojowe. Duda miał szansę na drugi Smoleńsk. Następnie sprawdzimy, co tam z tymi domami do 70 metrów. A na koniec klimatolodzy ostrzegają, że będzie coraz gorzej. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Co tam u was słychać? Wszystko w porządeczku? Oczywiście, że tak, bo jakżeby inaczej, w końcu przy serwisie BNB zawsze jest wszystko w porządku. A teraz lecimy z pierwszym tematem. The Jaguar developed is one of the first military robots in the world that can substitute soldiers on the borders. Do używanych przez Armię Izraela wojskowych maszyn dołączył autonomiczny robot Jaguar. To nowy, zaprezentowany w maju 2021 roku, kołowy pojazd. Tym, co go wyróżnia, jest możliwość działania w trybie autonomicznym, gdy decyzję, także o otwarciu ognia, podejmuje sztuczna inteligencja. Jaguar to nowy nabytek izraelskiego wojska. Bojowy robot został zbudowany przez izraelski koncern we współpracy z dowództwem izraelskich sił lądowych. Jaguar wykorzystuje niewielkie, sześciokołowe napędzanie elektryczne, terenowe podwozie. Umieszczono na nim rozbudowany zestaw czujników, zapewniających maszynie świadomość sytuacyjną i możliwość działania w trybie zdalnego sterowania lub w pełni autonomicznie. Robot Jaguar został wyposażony m.in. w zestaw nagłośniowy, kamery rejestrujące przebieg działań i reflektory. Zamontowano na nim także uzbrojenie. Karabin maszynowy FN Mag. Jest on umieszczony na stabilizującej podstawie, pozwalającej na prowadzenie ognia w ruchu. Istotnym dodatkiem jest mechanizm autodestrukcji, odpowiedzialny za zniszczenie kluczowych elementów robota w sytuacji, gdy maszyna zostanie przejęta przez wroga. Przeprowadziliśmy przełomowy program rozwojowy. Autonomiczny robot redukuje ryzyko kontaktu żołnierzy z nieprzyjacielem i pozwala uniknąć ryzykowania życiem ludzi. Izraelskie Jaguary zostały skierowane na granicę ze Strefą Gazy, gdzie prawdopodobnie będą pełnić rolę kontrolowanych zdalnie strażników. Wiele kontrowersji budzi jednak niezdalny tryb pracy tych maszyn, ale możliwość działania w sposób całkowicie autonomiczny. Maszyna otrzymuje wówczas cele do realizacji, np. dotarcie do jakiegoś miejsca i samodzielnie podjęcie decyzji, w jaki sposób zrealizować zadanie. Autonomia obejmuje nie tylko wykrywanie czy omijanie przeszkód, ale także możliwość otwarcia ognia, czyli pozbawioną nadzoru człowieka możliwość likwidowania innych ludzi. To po raz pierwszy sztuczna inteligencja była kluczowym elementem, zwielokrotniającym nasze siły podczas walki z wrogiem, skomentował użycie inteligentnych maszyn podczas niedawnej operacji Guardian of the Walls przedstawiciel IDF. Algorytmy SI wspierały wówczas proces ustalania i wyboru celów, wskazując miejsca, których zaatakowanie przyniesie Hamasowi największe straty. Możliwości Jaguara budzą obawy i sprzeciw, wyrażany od lat przez etyków i naukowców reprezentujących różne dziedziny. Zdecydowanym przeciwnikiem robotów tego typu był m.in. Stephen Hawking. Apel o zaprzestanie rozwijania autonomicznych maszyn bojowych podpisali przed laty tacy ludzie jak Elon Musk, szef działu sztucznej inteligencji Google'a i założyciel startupu DeepMind, Demis Hassabis, profesor Massachusetts Institute of Technology Noam Chomsky, a także Steve Wozniak. Z drugiej strony nie brak opinii całkowicie odmiennych, podkreślających konkretne korzyści wynikające z zastosowania takich maszyn. Ich użycie pozwoli m.in. na ograniczenie liczb odejść czy przypadków postrzelań cywilów. Wynika to z faktu, że działająca autonomicznie maszyna nie odczuwa emocji, jak strach, gniew czy pragnienie zemsty, więc może działać w pełni zgodnie z protokołem definiującym warunki otwarcia ognia. Zwraca na to uwagę m.in. profesor Ronald Craig Erkin, specjalizujący się w badaniach nad etyką robotów bojowych. Equipped with dozens of sensors, an automated driving system, advanced fire capabilities. No i za chwilę wiecie, jak konflikty będą wyglądać? Będzie siedział taki jeden generał przed telewizorem albo jakimś VR-em u siebie w domu na kanapie i będzie sobie grał na padzie. Za każdą zlikwidowaną jednostkę będzie zdobywał punkty. Jak za dużo innych państw wkurzy, to będą mu się kolejne gwiazdki trudności wyświetlać jak w jakimś GTA. No generalnie fajny sposób na bycie generałem. Gdzie gorzej tylko jak, no wiecie, czas jest na obiad, bo to trochę jak gra online, MMO. Nie da się zapauzować. No i co jeszcze gorsze, ma się tylko jedno życie. Potem trzeba emigrować do innego państwa, zmieniać serwer, postać i no i od nowa zaczynać, nie? Dla konkurencji robić. Tak jak wcześniej rozwalaliście powiedzmy USA, tak jak już rozwalą twój kraj, no to będziesz musiał pracować dla USA na ich serwerze. No ale w każdym razie fajna zabawa. A mikropłatności jak będą wyglądały, nie? Normalnie tak jak teraz wchodzicie sobie w sklep w grach, no tak będziecie podczas walki zdobywać pieniądze, jakieś punkty takie i za nie sobie zamawiać przemytników i kolejne uzbrojenie, nie?
Ja nie wiem, dlaczego do tej pory nie wymyślili takiej formy konfliktu. Tak od zawsze powinno być. Władcy nie są na nic narażeni, jedynie jacyś tam cywile i wojsko, ale kto by się nimi przejmował. I poza tym, zobaczcie, jaka to jest oszczędność. Dzisiaj firmy produkujące gry wydają krocie na deweloperów, którzy i tak to robią z różną skutecznością. A teraz zero deweloperów, tylko maszyny wojskowe, na które i tak wydajemy pieniądze już dzisiaj. I tak powinno być. Nie ma żadnej tam sztucznej krwi, która wygląda jak jakieś gówno. Macie prawdziwą. Następny. Załoga samolotu z prezydentem Andrzejem Dudą na pokładzie popełniła szereg błędów i do ostatniej chwili walczyła o bezpieczne lądowanie w Lublinie. Do zdarzenia doszło w trakcie kampanii wyborczej w czerwcu 2020 roku. Z raportu powstałego po incydencie, do którego dotarła Wirtualna Polska, wynika, że dla załogi tego typu samolotu był to pierwszy lot o statusie specjalnym, a LOT w ogóle nie przewidział szkoleń dla pilotów obsługujących tego typu loty. W poniedziałek 1 czerwca 2020 roku Andrzej Duda zaczął pracę wyjątkowo wcześnie. Już o 7:49 wrzucił na Twittera wpis z okazji Dnia Dziecka. Dzisiaj święto wszystkich dzieci. Życzę wam spełnienia marzeń i wiele radości, moi mali rodacy. Chwilę później ruszył w Polsce. Był w środku kampanii przed wyborami prezydenckimi planowanymi na 28 czerwca. Doniesienia mediów nie były dla niego optymistyczne. Badanie SWPS 32-25. Duda słabnie. Trzaskowski przeciwnie. Andrzej Duda traci w sondażach. Nic dziwnego, że flota rządowych samolotów była wtedy intensywnie eksploatowana. Tego dnia Duda poleciał rano z Warszawy do Szczecina, później ze Szczecina do Lublina, a na koniec dnia z powrotem do stolicy. Samolot o oznaczeniu bocznym SPLiH wystartował z Goloniewa pod Szczecinem o godzinie 13:17. Po kilkunastu minutach maszyna była już na wysokości 27 tysięcy stóp i skierowała się na Lublin, żeby wylądować tam o godzinie 14:09. Tylko 52 minuty w powietrzu, ale w tym czasie wydarzyło się tyle, że piloci jeszcze długo odczuwali konsekwencje tego lotu. Problemy zaczęły się dokładnie o 14:02. Wtedy to załoga, która była gotowa podejść do lądowania w Lublinie od strony północno-wschodniej, czyli na pasie 25, dostała nagle zgodę od wieży kontroli ruchu w Lublinie na lądowanie od południowego zachodu, czyli na drodze startowej 07. Dla laika nie ma różnicy, z której strony samolot podchodzi do lądowania. W praktyce ma to ogromne znaczenie. W przypadku Lublina na przykład tylko podejście na pas 25 jest wyposażone w VLS, czyli nowoczesny system nawigacyjny wspomagający lądowanie samolotu. Oba pasy wymagają też innych procedur związanych z podejściem do lądowania. Lądowanie jest najtrudniejszym manewrem w lotnictwie, a im cięższy i większy samolot, tym ten manewr staje się trudniejszy. Dlatego w pewnym momencie Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego stwierdziła, że duże samoloty cywilne mają mieć przy lądowaniu specjalnie określone kryteria danych parametrów na odpowiedniej wysokości, prędkość, ustawienie silników, konfigurację samolotu. Tłumaczy Dominik Punda, pilot, kapitan z nalotem 15 tysięcy godzin w cywilnych liniach lotniczych i dodaje: jeśli tego nie masz na 1000 lub 500 stopach, nie jesteś gotowy do stabilnego podejścia i nie masz prawa podchodzić do lądowania. 1 czerwca 2020 samolot z prezydentem na pokładzie nie miał na wysokości 500 stóp spełnionych parametrów, które pozwoliłyby na przeprowadzenie w bezpieczny sposób procedury lądowania, a mimo to piloci wylądowali. Jak wynika z raportu sporządzonego przez Dział Jakości i Bezpieczeństwa Lotniczego i Ochrony Przewozów PLL LOT, gdy o 14:02 piloci stwierdzają, że wylądują inaczej niż do tej pory zakładali, czyli nie na pasie 25, a na pasie 7 i nie według ILS, najprostszy dla pilota sposób, tylko według procedury RNFV, mniej dokładnej i bardziej wymagającej, powinni przeprowadzić briefing nowego podejścia, czyli ustalić między sobą, kto co robi i za co odpowiada w kabinie, zmienić ustawienia komputera, przeczytać informacje na temat tego podejścia. Na ich miejscu powiedziałbym, że potrzebuję 5 minut nad Lublinem. Wszystko bym przygotował i podchodził na spokojnie do lądowania. A oni nagle zaczęli przeprowadzać kompletnie nieprzygotowany manewr. Dziwi się Punda. Trudno stwierdzić, dlaczego załoga z prezydenta na pokładzie, zamiast skupić się na przestrzeganiu procedur, postanowiła nagle jak najszybciej znaleźć się na ziemi, decydując się przy tym na złamanie podstawowych przepisów bezpieczeństwa. Przy tym podejściu oszczędzili jakieś 4 minuty, ocenia Punda. Zobaczcie, że 10 kwietnia 2010 roku był ultra surrealistycznym 10 kwietnia 2010 roku. Jak ogłaszali informacje o tym, że doszło do katastrofy, to nawet prowadzący nie mieli pojęcia, co się działo. Mówili o tym tak, jakby podczas zatrzymywania się samolot dotknął drzewa i zaraz wszyscy wyjdą z pokładu i będzie dobrze. Nikt totalnie nie mógł uwierzyć w to, że nasz prezydent z bardzo dużą częścią rządu nie żyją. Dzisiaj patrzymy na to wydarzenie
i dalej nie mamy pojęcia, jak do tego doszło, ale już oswoiliśmy się z tą informacją. A mimo to, zobaczcie, że dzisiaj popełniamy te same błędy. Ciężko uwierzyć w to, że piloci sami z siebie podejmowali tak ryzykowne decyzje. To są ludzie z wykształcenia na poziomie lekarzy i tym podobnych i nikt nie pozwoliłby sobie na podejmowanie takich decyzji sam z siebie, tak dla fanu, gdy na pokładzie są pasażerowie, których no, mogą pozbawić życia, a w szczególności, gdy na pokładzie jest głowa państwa. Chociaż może na niego nie głosowali i uznali, że trochę to go przestraszą, to zrezygnuje ze stanowiska czy coś. Ciężko powiedzieć, ale ciężko też uwierzyć, żeby podjęli takie decyzje samodzielnie i zapewne byli poddani ogromnej presji i ugięli się, bo w końcu no, mieli do czynienia z prezydentem i jego ludźmi. Sprzeciwiliby się i straciliby pracę i nie dostali żadnej w żadnej innej firmie, bo on już by się o to postarał. Przecież dyscyplinarka z zawodu pilota, jak byliście, jak prowadziliście samolot dla prezydenta Polski i tam dostaliście dyscyplinarkę, bo nie potrafiliście dobrze prowadzić samolotu, no nie świadczy o was najlepiej, nie? No i teraz i tak ją stracili, tą pracę, ale nie było takiej pewności w tamtym momencie. Tak czy inaczej, pełniąc tak odpowiedzialne stanowisko, tak jak to sam Duda mówił, nie można ulegać presji. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Następny temat. Postawienie małego domu miało być tanie i nie wiązać się z wieloma formalnościami. To obietnica z Polskiego Ładu. Aby jednak postawić dom bez pozwolenia, trzeba będzie mieć przynajmniej 1000 metrów działki. Jaki to wydatek? Many to sprawdziło. Aby postawić 70-metrowy dom, na zgłoszenie potrzebna będzie działka o powierzchni 1000 m2, a to oznacza, że postawienie domku na nowych zasadach wcale takie tanie być nie musi. Na jakie koszty trzeba się jednak przygotować? Many.pl opracował analizę cen działek razem z firmą Kanatorium. O tanim domu mogą zapomnieć na pewno mieszkańcy dużych miast, o ile oczywiście nie posiadają swojej działki. Średnia cena sprzedawanych działek o powierzchni od 1000 do 1500 m2 w Warszawie to ponad 885 tysięcy złotych. Cena za metr przekracza natomiast 724 zł. Znacznie taniej można taką działkę nabyć w Lublinie, dużym mieście wojewódzkim, ale w którym ceny nieruchomości nie są aż tak wygórowane. Tam średnia cena takiej działki wynosi 314 tysięcy złotych, czyli około 258 zł za metr kwadratowy. Prezentując Polski Ład, politycy PiS dawali jednak do zrozumienia, że propozycja jest skierowana przede wszystkim do tych, którzy nie mieszkają w wielkich aglomeracjach. Sprawdziliśmy więc ceny w mniejszych ośrodkach. W gminie Kleszczów, uznawanej za najbogatszą w Polsce, średnia cena działki to 67,6 tysięcy złotych, czyli około 51 zł za metr kwadratowy. Z kolei w najbiedniejszej gminie, Potocku Górskim, 1000-metrową działkę można kupić stosunkowo tanio, średnio za 18 tysięcy złotych, co oznacza, że cena za metr kwadratowy to tylko 11 zł. W gminie Piątek, która uznawana jest za geograficzny środek Polski, cena za metr to z kolei 22 zł. Oferta z Polskiego Ładu zainteresowała jednak nie tylko tych, którzy chcą zamieszkać w niedużym domku. O wybudowaniu takiej nieruchomości myślą też zamożni Polacy, którzy chcą mieć odskocznię od miasta. Działki w atrakcyjnych turystycznie miejscach tanie jednak nie są. W mazurskim Giżycku średnia cena takiej działki to 83,4 tysiąca zł, a w nadmorskim Rewalu aż 265 tysięcy złotych. Eksperci dodają przy tym, że nad Bałtykiem czy na Mazurach interesujące działki o tej powierzchni dostać jest już bardzo trudno. Warszawa i inne duże miasta, wiadomo, że drogo, ale taki Kleszczów za niecałe 70 tysięcy działka już brzmi dobrze. Oczywiście dla kogoś, kto lubi małe miejscowości, bo taka opcja raczej w mieście się nie sprawdzi. Chociaż w sumie może być ultra bogata osoba, a zarazem kupić sobie skromną działeczkę i postawić skromny domek. Dziwne by to było. Ale można tak zrobić. Na przykład mega skromne i przepełnione hojnością instytucje Rydzyka mogą na tym skorzystać. On sobie pewnie chętnie będzie stawiał do 70 metrów różne budynki, bo w końcu po co mu większe? Dobrze, że takie rozwiązanie powstaje. Skromni i hojni ludzie będą mogli czynić zgodnie ze swoją wolą, bez zbędnych formalności. Chociaż w sumie Rydzyk to zły przykład. On pozwolenie dostanie zawsze, wszędzie i na wszystko. Ciekawostka.
Jeżeli planujecie urlop nad morzem, to może to być jedna z ostatnich okazji, aby poleżeć na naturalnej plaży. Naukowcy obawiają się, że globalne ocieplenie przyczyni się do zmniejszenia plaż na całym świecie. Piaszczyste plaże stanowią obecnie 1/3 globalnych linii brzegowych, ale wraz z podnoszeniem się poziomów mórz, ich liczba będzie spadać. Eksperci uważają, że zagrożone są zarówno wybrzeża Wysp Pacyfiku, jak i miast takich jak Miami czy Nowy Jork. Oczywiście piaszczyste plaże to nie tylko idealne miejsce na wypoczynek w czasie urlopu. Najnowsze badania potwierdzają, że wraz ze wzrostem globalnej temperatury rośnie poziom mórz, a to z kolei tworzy zagrożenie dla mieszkańców wybrzeża. RP przywołuje badania, z których wynika, że od 2017 roku tracą od 6 do 10 metrów szerokości rocznie. Rada miasta Barcelona ujawniła, że od 2010 roku miasto straciło około 28% swoich plaż. Z kolei w Outer Banks w północnej Karolinie poziom wód wzrósł o ponad 20% w ciągu ostatnich 40 lat. Ostatnie 10 lat wygląda bardzo niepokojąco, ponieważ tempo wzrostu poziomu mórz jest około dwukrotnie wyższe niż w XX wieku. Zdaniem zespołu klimatycznego ONZ do końca tego stulecia poziom ten może wzrosnąć od 0,3 metra do aż 1,1 metra. Globalne ocieplenie przyczynia się również do fundamentalnych zmian w oceanach, co zagraża nie tylko mieszkańcom wybrzeży, ale wszystkich ekosystemów. Wielu ekspertów uważa, że wiele piaszczystych wybrzeży zostało utraconych bezpowrotnie. Young z Uniwersytetu Zachodniej Karoliny wskazuje, że nierzadko konieczne jest nanoszenie nowego piachu na plażę. Jednocześnie nie jest to rozwiązanie, które uchroni nas przed wszystkimi skutkami zachodzących zmian. Miejsca takie jak South Beach w Miami już zniknęły, ale utrzymujemy je dowożąc tam sztuczny piasek. Proces ten, znany jako odżywianie plaży, obejmuje transport piasku i innych osadów z głębi lądu w celu zastąpienia tego, co zostało utracone wzdłuż linii brzegowej w wyniku erozji, wyjaśnia Young. Tam, wiecie gdzie plaże znikną? Znikną tam, gdzie nie będzie władzy stać na wysypanie nowego piasku. U nas, w USA, na najdroższych wyspach świata, tam będzie dalej piasek. Dalej będzie można się kąpać w lazurowych oceanach, spać w pięciogwiazdkowych hotelach i wrzucać fantastyczne zdjęcia na Instagrama, których wszyscy będą nam zazdrościć, zwłaszcza te bidoki, u których plaże znikną. Nie zrobi tego większość świata stracił powierzchnię, ale luz, ta większość to przecież nie my. Możemy spać spokojnie. Drętwy słucha. Przychodzi koleś do lekarza cały pogryziony. Co się panu stało? A wróciłem do domu trzeźwy i pies mnie nie poznał. Tego skora mamy Orbenego 11, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotego psa. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to wbijaj na mojego TikToka, Maciej Podstawka się nazywam, no i tam możesz spokojnie w komentarzach wysyłać swoje suchary. Jeśli jakiś tam nam się spodoba i uznamy go za wybitnego, to też pojawisz się w odcinku, a również na moim koncie na TikToku, gdzie są same suchary. Zatem zapraszam serdecznie, tymczasem ja już się będę żegnał, do zobaczenia na TikToku, jeśli chcecie posłuchać samych sucharów, a jak do tego jeszcze wiadomości, to na YouTubie dwa razy dziennie o 6:30 i 18:00. Hej!